sensowne w tym momencie zagranie do Bieniuka. Teraz piłkę już z lewej strony miał Pazio. Uwaga, Wiśniewski, pole karne, Wiśniewski zacentrował! Gol Muzały! 13 minuta! Żero utrzymał się przy piłce. Ale widać, tak jak od początku meczu, Deleu agresywnie koło Żyry. Cały czas stara mu się odebrać piłkę. Teraz widzimy dobre przechwycenie piłki przez Dawidowicza. Piotrowski. Minimalny, ale był. Brzyski. Daniel Łukasik. Mikita zagrał, od razu uciekł, ale zagrał tak, że trudno było myśleć o kontynuowaniu akcji. Pazio wrócił już. Skigio na pewno ma na to większe szanse, zwłaszcza teraz pod nieobecność Chmiela. Cóż, jest to skrzydłowy, który w Ekstraklasie nie jest już anonimową postacią, potrafi zdobyć bramkę, potrafi asystować, lewa noga. Cieszmy się z tego, że tych przerw w grze jest niewiele. Piotr Wiśniewski. Świetnie wbiegł na krótki słupek, zaskoczył tym sposobem cały blok defensywny pod Beskidzia. Zabrakło tylko i wyłącznie celnego strzału. Zawodnik o niespecjalnie imponujących warunkach fizycznych również może znaleźć sobie miejsce i uderzyć głową. Jarosław Pieniuk, Bartłomiej Konieczny miał pod kontrolą i piłkę, a także napastnika Adama Dudę. Paweł Dawidowicz. W ostatnich kolejkach, kiedy zespoły będą podzielone na te, które biją się o mistrzostwa i europejskie puchary, które mają w kieszeni utrzymanie i na te, które będą musiały o przetrwanie zaciekle walczyć. W tej chwili zorientowany na jakąkolwiek grę w ofensywie, no będzie ciężkim orzechem do zgryzienia. Nie wypalił sobotni mecz z Barceloną. Udało się ustalić nowy termin, przynajmniej wstępnie. Jest on potwierdzony. Sebastian Matera. Jest zdrowy, grał w sparingach. Ostatnio taki ciąg meczów. No i jednak tygodni bez kontuzji zdarzał mu się nie zmienić. Dobrym, od początku dobrym, pewnym środkowym obrońcą. Mamy nowego piłkarza na boisku. Wojtek, to Rudolf Urban, którego że czasami zawodnicy nie dostosowują się do tej szybkiej gry, którą im proponuje. Nie ma żadnych ostentacyjnych gestów, żadnego złego wpływu na drużynę. On jest wciąż zaangażowany w ten proces odrabiania strat. Wiśniewski!